Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym let's play z gry Rayman Legend. Tak tytułem wstępu, jest to gra stworzona w 2013 roku, już nie pamiętam dokładnej daty, ale to było w 2013 roku i to jest najnowsza odsłona słynnej platformówki z serii Rayman Legend, ogólnie z serii Raymana. Ta gra mi się ogólnie bardzo spodobała, ja kiedyś przy niej spędzałem dość dużo czasu, dlatego teraz postanowiłem zrobić z tej gry let's playa, bo myślę, że to będzie dość fajna sprawa, bo ta gra naprawdę zawiera bardzo fajne elementy grafiki oraz fabuła też tutaj jest bardzo ciekawa. Szukajcie tylko w opcjach jeszcze tutaj, nie, bez okna chcę. Dobra. Dobra, więc myślę, że sobie rozpoczniemy grę. Grę tutaj sterujemy głównie Raymanem, ale jak gramy w wiele osób, czyli w tryb kooperacji, to można grać nawet do 4 osób i potem można sobie wybrać, ale to wszystko podczas gry wam jeszcze pokażę. Więc myślę, że sobie zaczniemy ten odcinek, że spodobała się ta seria i zapraszam. Tak, 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 kontynuuj. Cały jeden wiek, 100 lat wypełnionych ziewaniem i pochrapywaniem. Wygląda na to, że bohaterowie rozdroży marzeń znaleźli się pod wpływem tajemniczej mocy usypiającej. A może moje maleństwa musiały się porządnie zdrzemnąć? Tymczasem koszmary rosły w siłę. Rozprzestrzeniały się i tworzyły nowe, jeszcze straszniejsze potwory. Rozdroża marzeń są zagrożone, przyjacielu. Szybko, zbudź naszych legendarnych herosów! Wciśnij Y, aby obudzić bohaterów. Tak, ja gram na padzie, gdyż w tą grę bardzo fajnie się gra na padzie. Jak widzicie, spadł tylko Rayman, bo ja gram jako jedna osoba, a gdyby grał 4, no to spadłyby te wszystkie 4 postacie. A jakby 2, no to 2 postacie by spadły i tak dalej. Tutaj w tej grze mamy małaki, to są takie dziwne niebieskie stworki. Wow, będzie Rayman. Dziwne takie niebieskie stworki, które maksymalnie na poziomie można ich zdobyć 8, aczkolwiek są poziomy, gdzie na przykład jest ich tylko 3. To zależy od długości poziomu. I te małaki się liczą po prostu do 100% gry, głównie. I do uzyskania potem jakichś... bo tam maksymalnie można w tej grze zdobyć 700 małaków. No i dlatego warto zbierać te małaki. O, tutaj jest tak, warto zbierać te małaki, żeby uzyskać 100%. Tutaj jest takie wuu, czyli takie tajemnicze przejście, gdzie znajduje się specjalny małak z koroną. Okej. No, ach, zepsułem łańcuch, bo tutaj warto zbierać po kolei, bo tutaj te lumy się zbierają na różowo, a jak zepsujesz chociaż raz, to od razu są żółte i już... No wiecie, zawsze warto mieć więcej, bo maksymalnie na poziomie można zdobyć lumów 600, ale to też czasami na poziomie jest albo można zdobyć 100, albo 150, albo 300, to mówię, to zależy od długości tego poziomu. O, mamy potworka. O. O, i w tej grze będzie nam służył taki pomocnik o nazwie Murphy, który będzie robił takie różne rzeczy, na przykład jak tutaj walił w oko potworowi, czy jakieś potem będzie przesuwał jakieś dziwne rzeczy, platformy, czy coś takiego. Tutaj nie ma nic. Okej. Okay. Ten Murphy, no ja go jakoś osobiście nie lubię, bo często ze mną nie chce współpracować, po prostu robi to, co mu się podoba, a nie to, co mi się podoba. O! Tutaj kolejny.
Ja, ma, otworzyło się nam przejście. Przetnijmy linę. O, i tutaj na przykład on się przydaje do... Ej, no, uderz, chłopie. Nie z... Aha, bo ja mogę, sorry. Pomyliło mi się. O, ja chcę po kolei zbierać te... O, tutaj będzie jakiś pałaczek. Wiedziałem. No i tutaj można sprawdzić, czy masz wszystkie po kolei, czy zbieramy, bo jakby widzicie, tutaj te małki są na tej, jakby, można powiedzieć, tabeli po kolei, więc jakby tam zabrakło jakby w jednej dziurce, to znaczy, że pominęliśmy go i trzeba będzie sobie potem uzupełnić. No chyba, że jak kogoś nie interesuje zbieranie na 100%, to oczywiście nie musi, ale ja postaram się w tym let's playu robić wszystko na 100%, a jak nawet mi się nie uda na 100%, to chociaż poza nagrywaniem to zrobię. Obróć to koło. O, tam coś jest. Nie! O kurde! Dobra, nieważne, jakieś dziwne serce. No, dlaczego ty się nie chcesz odbić? Co tam jest? Nie wiem, boję się. A, małak! Ale nie było łuu, to dziwne, dlatego nie wiedziałem, co tutaj jest. Okej. Okay. Ogólnie gra jest bardzo fajna, ja ją lubię, jest ciekawie zrobiona, czy w takim fajnym platformowym stylu, aczkolwiek ta gra zawiera elementy 3D też, więc nie tylko jest 2D, bo też jest właśnie, znaczy 2D zawierające elementy 3D. O, serduszko. No bo normalne serduszko daje nam po prostu drugą jakby szansę życia, a jak zbierzemy drugi raz to serduszko, jak już mamy serduszko, to wtedy nam po prostu to daje dodatkowe 5 lumów. Tutaj mamy monetę, która daje nam aż 15 lumów. 15? 15, tak. Nie, sorry, 20. Sorry, 20, 20 lumów. Idziemy dalej. Tak, myślę, że odcinek będzie trwał taki pojedynczy 20 minut, znaczy 25 minut. No, ewentualnie ten będzie trwał 30, ponieważ to jest takie wprowadzenie do tej gry. Tutaj chcę dość dużo jeszcze poopowiadać, co się w tej grze znajduje, bo ta gra naprawdę jest rozbudowana. I naprawdę ma dużo tutaj ciekawych rzeczy. No tutaj on ma na tyle wysoki skok, że nie muszę tych platform dziwnych przesuwać. Okej? Okay. Wow! Okej. Okay. O, teraz trzeba walnąć tego brzydalka. Nie! Dobra. Jest! Mamy wszystkie małaki i oraz wszystkie lumy. Czyli pierwszy poziom na 100%. Uplay, akcja zakończona. Ja! Dobra, przyspieszę to, bo... Lucky! O właśnie, Lucky to są takie zdrabki, za które odblokujemy jakieś specjalne nagrody. To wam jeszcze pokażę zaraz. Au! Okej, okay. Dobra, szczęśliwe losy. O, akurat teraz wylosowaliśmy lumki. Tutaj można albo lumy wylosować, albo dodatkowego małaka jednego, albo stworzenie, albo powrót do Origins, bo tutaj w tej grze Rayman Legends znajduje się powrót do Origins, czyli tam może oczywiście, czyli jakby poziomy z poprzedniej serii tej gry, bo tutaj było Rayman Legends i jeszcze wcześniej było Rayman Origins, no i jeszcze oczywiście tam była jedynka, dwójka i tak dalej, ale jeszcze przed Rayman Legends był Rayman Origins. Tutaj oczywiście nie wszystkie poziomy są, no bo to by było takie trochę nie fair, bo tam by po co kupować Origins, a tutaj masz dwie gry w jednym. Dlatego tutaj są tylko w tej grze jakby pojedyncze, znaczy takie, można powiedzieć, tylko trochę tych poziomów. Oczywiście nie jest tam umieszczona cała gra, dlatego to nie, tak nie, bo tak by zrobili, to by było po prostu, no, nie fair. Okej.
O, dlatego ten, tutaj są tylko niektóre poziomy. Bo tutaj warto zapamiętać, na których można stanąć, a na których nie. Na tej można. Zaraz pewnie się skuję. Na tej można. Na tej można. A! Nie! Wiedziałem! Na tej nie można. Nagrywam 10 minut. To dobrze. Ja. Ach. Małaczku. No. Ale fajna ta czacha, jak tak ten, to taki fajny śmiech. Podobają mi się takie efekty. Jej, mamy małaczka, który się cieszy i daje nam kolejne serduszko. Z reguły w takich poziomach, gdzie jest do zebrania 8 małków, to tak automatycznie jest 600 lumów. Jak jest na przykład do zebrania jest 3 małaki, to z reguły jest albo 300, albo 150, albo 100, to zależy. O! Ja! Okej, udało się tego wrednego pana. O, pajączek zwisał. To było takie fajne. O, tutaj mamy jakieś dziwne roślinka, do której nie chcę podpływać, bo ona oczywiście się do nas chce nas zjeść, ale my do niej oczywiście nie mamy bliższego kontaktu. O, nie wiem, gdzie należy płynąć, to jest zguba. A, tutaj jest moneta, tylko okej. Dobra. Żabka. Małak. Okej. Wow! Oh my gosh! O, małaczek. Okej. I kolejne wuu. Czyli na razie udaje mi się wszystko, to jest pocieszające. Hop, hop, hop. Okej. Tam było wszystko. A nie, jeszcze ten gościu. Ty! Zginie! Ta! Wali mnie tą maczetą, to ja cię chyba... Nie wiem, co ci zrobię. Teraz miażdżący skok! O ja! To lubię. Dobra, spuść się. O, tam będzie małak. Zaraz po ciebie pójdę. Słodki małaczku. One są bardzo fajnie zrobione. Są takie słodkie i takie bardzo przyjemne dla oka. Te małaki. Rayman też jest w sumie dobrze zrobiony, nie narzekam. Oczywiście tutaj jest druga główna postać o nazwie Globox, której jakoś tak ja osobiście nie lubię za bardzo, bo ona jest taka powolna i taka według mnie bardziej ociężała od Raymana. Rayman według mnie jest dużo zwinniejszy od Globoxa. O, co? Zrób to przemyślanie, chłopie! Ała! Dobra, ale przynajmniej nie zginąłem, to plus. O, nie, oczywiście źle. Chłopie. No już mam 600, więc spoko. Hop. Elegancko, elegancko, nie narzekam. O, małak. Okej. Wow. Rzepka, która daje serduszko. O, i tam jest małak. Nie! Okej, udało się. No, wywredne cholerki. Okej. Ja! Okej. No. Moneta tu jest, tak? Ja i mamy wszystkich! Oh yeah! Nawet bardzo, bardzo spory zapas lumów.
Złoty puchar. Super. I ten taniec Raymana. Potem sobie pójdziemy do galerii bohaterów i wam pokażę, jaki mam bohaterów. Oczywiście kolejne bohaterowie odblokowują się za Lumy. To tego też nie mówiłem, że kolejny bohaterów odblokuje się za ilość zebranych lumów. Ej, czy jeden małak się zbugował, bo nie wiem, czy widzieliście, ale jest taki... Dobra, gratulacje, udało ci się odblokować świat. Zakumkana historia, małak czeka na twoją sprawdź. Yeah! Gratulacje, cichy 2, 5, 1, 1, 1, 1. Udało ci się osiągnąć pierwszy poziom czader z kości. W nagrodę się wynosiące liczbę lumów 1000. Tak, cichy 2, 5, 1, 1, no bo tak jeszcze kiedyś tą grę zakładałem, ja miałem jeszcze to stare konto, ale to chyba tam nie przeszkadza. O! O, teraz mamy nową kreaturkę. Kreaturki dają nam codziennie nową porcję lumów. Te kreaturki sobie potem też sprawdzimy w galerii. Znaczy w tej głównej takiej jakby bibliotece. Tam można wejść w zakładkę kreaturki i sobie sprawdzić. Tutaj są też challenge, za które się też odblokowuje. Oczywiście określoną liczbę lumów. Są do zdobycia 4 puchary. Złoty, srebrny i brązowy oraz diamentowy, z tego co ja pamiętam. No oczywiście wiadomo, do brązowego nie trzeba się starać, do srebrnego tak sobie, no, a do złotego i tego diamentowego no to już bardzo. Zwłaszcza do diamentowego. No! Wiem, ale ja najpierw chcę monetę. Nie, tak się nie bawimy. Musi być jakaś harmonia zachowana w tej grze. Oh my gosh, co my tu mamy? Na pewno ta łapka jest dobra. To też. Ja! Mamy małaka! Ja! Haha. Warto zbierać te małaki w koronach, bo one dają chyba aż 50 lumów. Z tego co ja widziałem. 50 albo 25, nie jestem jeszcze do końca pewien. Na razie żadnego normalnego małaka, tylko te wszystkie. Na razie taki z koroną jeden. Mam nadzieję, że zaraz zaczniemy zbierać. Już tam widziałem nawet na dole tego zwykłego małaka. Bardzo fajna muzyka, taki w ogóle fajny czarodziejski las. O, dawaj mi rzepkę, dawaj mi rzepkę. Kobie. Ale muzyka w ogóle tutaj w tej grze jest zaczepista. O, to jest taki jakby młot i nie można oczywiście w niego wpaść, ale mi się często udaje w niego wpadać, więc... O, małak! No patrzcie, udało mi się go zdobyć. O, stań w dobrym miejscu! Dziękuję. Rzepka! Serduszko... Nie, dobra. Czy to się zacznie przesuwać? A nie. Myślałem, że się zacznie przesuwać. Wow! Gasz! Tego... Okej, okay, udało się. Poppy! Poppy! Zaraz cię uratuję, Poppy. Ej! I ten entuzjazm jak... O, tu jest wredny dziadol, który bije małaka. Oczywiście go zbijemy naszą magiczną rejlenowską ręką. Czy tam stopą, no on chyba wali stopami. W przeciwieństwie do Globoxa, bo Globox wali rękami, on wali stopami. A małaki są jeszcze lepsze, walą nosami. To już jest w ogóle szczere. O, wredny pan. O, nie, nie zdobędę. A może zdobędę. O, ładnie mi poszło, to raczej zdobędę. O, 599. Błagam. Gdyby tam nie było nic innego, to bym się załamał, żeby brakowało mi tylko jednego. O, ale on mi jeszcze zaprezentował serduszko i tutaj mam jeszcze, więc spokojnie. Olumy się nie martwy, ale jeszcze zostały mi chyba dwa małaki. Kurczę. A nie, wszystkie. No to super. 20 minut i już 3 poziomy. Ogólnie dobrze mi idzie, sprawnie.
Okej. Tutaj się jeden znowu zbugował, jest taki mały. Coś dziwne. Dobra. O, gratulacje, udało ci się odblokować świat. Fiesta de los Muertos. Malki czekam na twój pomysł. Dobra, to potem sprawdzimy. Nie chcę mi się teraz przełączać. O, teraz będzie 1000 lumów. Okej. I teraz mamy misję specjalną. Uratuj Barbarę. Się tutaj, a dobra, to wam potem powiem. Albo w sumie mogę wam teraz powiedzieć, bieg przez loch. Tutaj w ogóle w tej grze mamy na każdy świat dwie księżniczki do uratowania. Każda z nich ma, znaczy na jednym jakby świecie dwie są właśnie tymi bliźnieczkami i mają jakby taką samą broń, bardzo podobnie wyglądają, a na innym świecie już są inne i mają inną broń, ale one są, te dwie są też jakby cały czas bliźnieczkami, ale po prostu są inne od tych jakby w tym pierwszym świecie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jak nie, no to... Sorry. To z wam współczuję. Bo ja czasami tak gadam, że nic się nie może połapać. A! Nie! Nie! Dawaj mi małaka! Ja. Okej? Okej, na razie całkiem nie zapeszając, dobrze mi idzie, o, klateczka ze skrzydłami, normalnie jak anioł wygląda, ale to nie anioł. Widzę, co? Może kolejny odcinek w sumie zrobię z kamerką? Będzie fajnie. Pam, pam, pam. Co? Jak to o 3 lumów? Wiecie co? Powtórzymy sobie ten poziom, okej? Ja już myślałem, że wszystkich mam. Albo nie, nie będziemy powtarzać. Ja tu sobie poza nagrywanie. Barbara! Nie jest za ładna, ale... czekajcie. O, nowa kreaturka. Creatures. Strangos. Barbara. Ta mała księżniczka barbarzyńców to silna, nieprzejedna wojowniczka. Nikt nie posługuje się toporem tak jak ona. Potrafi nawet się na nim ślizgać. Oh yeah. Więc kolejny odcinek może zrobię z kamerką. Nie wiem jeszcze, ale może zrobię. Jeszcze muszę ogólnie wyprowadzić tą kamerkę. Czekajcie. Czekajcie, może skończymy, no bo ja nie chcę na przykład połowy tego świata przejść w jednym odcinku, bo to by było nie w porządku. O, Creatures się nam odblokowało. I Fiesta de los Muertos. O, bohaterowie, challengers. Kung Football to jest w ogóle taka luźna gra w piłkę. Może sobie jeszcze zobaczymy właśnie te creatures. Yeah! Jakiś, to chyba jest robot. A to balonik. Z 3 oczami w ogóle, jakiś dziwny. Witaj w galerii stworzeń. Każdego dnia twoje stworzenia będą dawać nowe lumy. Zbierz jak najwięcej stworzeń, by każdego dnia zdobywać dużej ilości lumów. Okej. Dziękuję wam bardzo. Dobra. Więc może jeszcze 25 minut, zaraz może sobie jeszcze czekajcie. Wejdziemy do Kerosów. I popatrzymy sobie na bohaterów. Okej. Tu.
Barbary już czytaliśmy, Globox. Ten przyjemniaczek to najlepszy przyjaciel Raymana, zawsze towarzyszył mu w przygodach, jednak pod warunkiem, że znajdzie się to coś do jedzenia. Ach, ten żarłok. Małaki to mali czarodzieje, którzy strzegą sekretów rozdroży marzeń. Ten gość jest jednym z ich królów. Tak, mają ich wielu. Tak fajnie. Zadaniem tego małaka jest strzeżenie drzwi do krainy żywych umarlaków. W świetle niedawnych wydarzeń można śmiało stwierdzić, że nie do końca zna się na swojej robocie. Gotycki małak. Sir Globorax. Sławny rycerz, który zawsze popada w olbrzymie tarapaty. Nie wiem, jak poradziłby sobie bez pomocy Marfiego. Ten Sir Raylot. Ten pozbawiony kończyny rycerz jest tajemniczym bohaterem, który nigdy nie zdejmuje hemu. Powiada się, że głowa mu utknęła. Okej. Okay. Ale ja sobie posteruję Raymanem. Oczywiście będziemy sobie zmieniać bohaterów. Okej. Okay. Teraz sobie widzimy jeszcze, do czego możemy sobie wejść. Możemy wejść sobie do Kung Football. Aczkolwiek tutaj są potrzebne dwie osoby, więc to chyba raczej nie ma sensu. Ale dobra, pokażę wam, na czym to polega. Boisko do piłki. Zaproś znajomych, no. Wiem. Tutaj się bez znajomych nie da grać. Więc to w sumie nie ma sensu. Dobra, ale ja nie będę sam ze sobą jak jakiś głupek grał. Tutaj trzeba więcej osób. Wyzwania. Wejdziemy sobie do wyzwań. Łączenie, a do tego jest potrzebny internet. Ty baduj. Co się stało? Serwery Ubisoft są tymczasowo niezasadne. Prosimy spróbować później. Dobrze. Czekajcie, zobaczymy, co my tutaj mamy. W sumie zostały 2 minuty. Następny poziom, trasa liniowa. To wiecie co, może sobie przyjdziemy tą Barbarę na 100%. Ten cudowny bieg przez loch. Dobra, nie pokazujcie mi tego Marfiego. Dobra, się skupię, żeby jak najwięcej lumów. Ale wtedy zbierałem dużo, więc nie rozumiem, dlaczego tak to wychodzi. Nie! Kurde. No i przez taką rzecz mogę nie mieć złotego pucharu. Przez taką drobną rzecz. To smutne. Okej. W sumie... Okej. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że się udało.
Jest! Okej, udało się. Super, fajnie, dzięki. Jaj! O. Okej. O, mała Grey. Okej, kolejnego bohatera odblokowaliśmy. Mała Grey. Ten mały jest największym fanem Raymana. Ubiera się tak samo jak swój idol i jest przewodniczącym fanklubu Raymana. Bardzo fajnie. Dobra, ale my będziemy sobie już kończyć ten odcinek zdecydowanie. Czekaj. To jest Rayman. Dobra, więc sobie myślę, że tak. Myślę, że spodobał mi się ten pierwszy odcinek Let's Play z Rayman Legend. Że miło będzie się bawić po tego czas tej serii, bo naprawdę gra jest luźna, fajna i tak dalej. Więc tak, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych filmach, a przede wszystkim do zobaczenia w kolejnych filmach z Rayman Legend. Cześć! Pa, pa!